Kochani, kilka miesięcy temu, a właściwie zaraz po dniach Pleszewa, zapytaliśmy Was na Facebooku, jaką gwiazdę, jakiego artystę chcielibyście gościć w Pleszewie w przyszłym roku. Uwaga, spełniamy Wasze oczekiwania. Podróżowaliśmy po całej Polsce, aby spotkać ten zespół, który chcecie gościć na dniach Pleszewa 2014. Kto to taki? Zobaczcie teraz. Myła moja, lupa moja. Nasza niespodzianka, zespół Enej, który będzie gwiazdą Dni Pleszewa 2014, a właściwie jego część, czyli... Lolek, wokalista. I Mynio, basista. Chłopaki, ile mieliście z geografii? Jakie oceny? No, różne. Ja zdawałem maturę z geografii. Zależy w jakiej klasie. Dobra, to gdzie leży Pleszew? W Polsce. W Polsce. Bardzo dobra odpowiedź, bardzo. Cieszę się bardzo, ja mam później rozrysuję mapkę, jak do nas dojechać. Chłopaki, właściwie chciałabym się dowiedzieć, jaki jest fenomen Waszej popularności. Czy dał ją Wam program telewizyjny, w którym wzięliście udział? Czy to Wasza muzyka specyficzna? Muzyka jakby powinna stanąć jako na pierwszym miejscu, program gdzieś na pewno w kolejności, nie wiem czy na drugim, czy na trzecim. No. Siła telewizji i program Mass Media Music pokazało, w jaki sposób działa ta cała jakby machina telewizyjna. Ja mam od 11 lat, a po 9 latach wygrywamy program Mass Media Music i jakby to, co robiliśmy przez 9 lat, wyprzedziliśmy w dosłownie jeden wieczór, więc jakby no, siła telewizji i magia na pewno była ogromna. Ale no muzyka przede wszystkim chyba, no bo jakby nie poszliśmy tam promować twarzy czy nie wiem, jakichś ciuków, tylko muzykę, więc jakby to dzięki muzyce udało się to osiągnąć, jakby te dwie rzeczy powinniśmy chyba złączyć. A nie baliście się tego, że ta muzyka, tego typu muzyka, czyli taki folk rdzenno-ukraiński nie przyjmie się u nas? To znaczy, no muzyka folkowa ogólnie, może troszkę inna niż ta, którą wykonuje zespół Enej, była w Polsce popularna. Zespół Bratanki, zespół Golec w orkiestra, teraz Zakopower jest przecież. Także tam ta muzyka gdzieś była. No my po prostu chcieliśmy pokazać się trochę z innej strony, bo ludzie znali nas tylko bardziej z tej strony koncertowej, a nie znali nas ze strony telewizyjnej. No chcieliśmy się pokazać, chcieliśmy spróbować, no bo to też była jedna wielka zagadka dla nas, jak zostaniemy przyjęci, czy przejdziemy dalej i tak dalej. Wyszło wszystko tak chyba jak miało wyjść, a może i nawet jeszcze bardziej. No i cieszymy się, że ta muzyka właśnie, którą wykonujemy, weszła 2-3 szczeble wyżej. Dzięki temu inne zespoły grające podobną muzykę no, mają troszkę łatwiej. Mają troszkę łatwiej, z czego się cieszymy. Jesteście niezwykle energetyczni na scenie. Czy Enej poza sceną też jest taki? Różnie. Są momenty, w którym jesteśmy tak samo energetyczni jak na scenie. Są momenty normalnego wyciszenia i jakby tym bardziej teraz idzie jesienna aura, więc jakby no, też to na pewno sprzyja na jakieś nastroje. Jesteśmy zwykłymi, normalnymi ludźmi, więc jakby no, energii, radości w nas jest dużo, ale... Czasem... Nie zakręceni. Tak. Chyba tak. By nie nas pytać, to zależy. Dzisiaj jak jechaliśmy na przykład, to byliśmy zakręceni, teraz jesteśmy pozytywni, więc jakby no, w różnym etapie i w różnych momentach dnia jest różnie. A powiedzcie mi, jaka jest Wasza wymarzona publiczność, bo gracie bardzo, bardzo dużo koncertów w ciągu roku. Jaka jest wymarzona publiczność? Pytam dlatego, że na nasze koncerty przychodzi około 6 tysięcy osób i chcemy spełnić Wasze oczekiwania. Przede wszystkim musi być uśmiechnięta, musi być przygotowana na dobrą zabawę. Jeżeli te dwa czynniki... Przynieść jeszcze pogodę powinni. I pogodę, aczkolwiek no w połowie jakby... No tutaj chodzą, przeszkadzają. Gdyby... No właśnie oni na ten koncert już idą. Może już idą, tak. Tarcza druga opcja, zacinetyczna. Twoja muzyka.
No jeżeli pogoda będzie troszkę gorsza, ale będą uśmiechy, będzie fajna atmosfera, to na pewno koncert będzie wspaniały i my damy z siebie 200% i będzie ta interakcja między nami, także tylko i aż tyle. No. Mogę to obiecać, to co, do zobaczenia w Pleszewie? Tak, do zobaczenia. Widzimy się na koncercie, cześć. Hello.